Cześć, tu Szymon ze szkoławygrywania.pl, popraw jakość życia. W tym wideo omawiamy odkrycie, które jest mega ważne, odkrycie, które zmieniło życie wielu ludzi, zmieniło też moje życie i może zmieni też twoje. A Mianowicie chodzi o logoterapię i książkę Viktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu. Zapraszam do oglądania. Obozowe doświadczenia. Nie jest to typowa książka, która jest jakimś poradnikiem, albo książka, która opisuje jakieś rzeczy w sposób naukowy. Jest to książka, którą raczej zaliczyłbym do kategorii autobiografii. W książce Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktor Frankl opisuje swoje życie w obozach koncentracyjnych nazistowskich Niemiec. Opisuje to życie w kontekście odkrycia w psychologii, które określił mianem logoterapii. Bardziej bym ją nazwał terapią sensu. Viktor Frankl był austriackim Żydem. Swoją teorię z psychologii opisał jeszcze przed uwięzieniem w obozach koncentracyjnych, gdy Niemcy zabrali go do obozu koncentracyjnego wraz z całą rodziną. To najcenniejszą rzeczą, którą miał, to skrypt książki z jego teoriami psychologicznymi. Najpierw zostani przeniesieni do getta w Czechosłowacji, gdzie zmarł jego ojciec. Potem został Zabrany do Auschwitz, a w Auschwitz, jak to Niemcy mieli w zwyczaju, zabierali rodzinę, rozbierali ludzi do naga i golili ich ze wszystkich włosów, aby ludzie poczuli, że nie mają niczego. Frankl przetrwał obozy koncentracyjne. Niestety tylko on, cała reszta jego rodziny odeszła. Jeśli chodzi o doświadczenia z obozu, autor bardziej skupia się na współwięźniach. Opisuje on, przez jakie fazy psychiczne przechodzili różni więźniowie. I w jaki sposób udało mu się uniknąć fazy, która prowadziła do śmierci. I tym sposobem przechodzimy do jego odkrycia psychologia, mianowicie do logoterapii. Logoterapia i podejście psychiczne autora. Logoterapia jest psychoterapią pozytywną, krótko i średnioterminową o wysokiej skuteczności z umiarkowanym podejściem do analizowania przeszłości. Zadaniem logoterapii jest leczenie sensem życia danej osoby, bo kiedy zrozumiesz po co, to znajdziesz każde jak. Oddajmy na chwilę głos autorowi z tej książki. Człowiek, który zda sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką ma wobec innej ludzkiej istoty, która go kocha i z niecierpliwością wyczekuje jego powrotu, albo wobec jakiejś nieukończonej pracy, nigdy nie będzie zdolny odebrać sobie życia. Wie już, dlaczego żyje, a to pozwoli mu znieść to, jak żyje. Frank postawił tezę, że jak znajdziesz swój sens życia, to jesteś w stanie przetrwać każdy możliwy rodzaj cierpienia. I autor nie uważa, że należy wybrać jakiś szczytny cel. Wystarczy nawet jakiś prosty cel, typu pomóc jakiejś bliskiej osobie lub dokończenie jakiejś pracy. Autor znalazł sens w swoich cierpieniach w obozie, co pomogło mu przetrwać. Postanowił, że wykorzysta cierpienie z obozu, aby stać się lepszą osobą. Zamiast stać się apatycznym, zdecydował przyjąć swoje cierpienie. Frankl uważał, że niezależnie od tego w jakim miejscu jest człowiek, to ma on wybór, jak na daną rzecz zareaguje. Nawet w najgorszej sytuacji życiowej człowiek jest wolny, bo może zdecydować, jaką postawę w danej sytuacji przyjmie, czyli od zawsze przeze mnie powtarzane. To, co myślisz i odczuwasz, nie jest połączone z tym, co robisz. Dlatego przykładowo, idziesz na trening jak ci się nie chce, bo zdecydowałeś, że zachowaś się inaczej, niż podpowiada ci mózg. A jak znaleźć sens? Autor uważa, że sens można znaleźć na trzy sposoby: poprzez pracę, poprzez miłość i poprzez cierpienie. Frank przetrwał lata w obozie, dlatego że skupiał się na poszczególnych sensach życia. Poza wcześniej wspomnianym cierpieniu, autor miał cel napisać jeszcze raz książkę, którą zabrali mu Niemcy, czyli poprzez pracę. Dodatkowo w momentach słabości wyobrażał sobie twarz ukochanej żony, czyli poprzez miłość. Jak ładnie widać na przykładzie autora, nie ma jakiegoś wyższego sensu życia. Nie ma jakiegoś celu dla całej ludzkości. Każdy człowiek w sens wybiera sobie sam i może go znaleźć na trzy różne sposoby. Konsekwencje logoterapii. Kolejna sekcja książki, która jest nazywana logoterapia w pigułce. Może nie do końca się tam tak, tak nazywać, aczkolwiek czytam ją po angielsku, więc to jest moje tłumaczenie, wybaczcie jest poświęcone w 100% pracy Frankla, czyli logoterapii. Tłumaczy on, że brak sensu w życiu może prowadzić do wielu problemów psychicznych, więc o logoterapii już nie będę mówić, bo jest o tym we wcześniejszej części wideo ale chcę poruszyć jedną rzecz, która mnie zaciekawiła. Ponieważ ona działa, bo przetestowałem też to na sobie. Dla tych, co potrzebują terapii, bo się czegoś obawiają, Frank rekomenduje paradoksalną intencję, która polega na tym, że osoba stara się doprowadzić do tego, czego się boi. Przykładowo, weźmy coś, czego można się obawiać. Tutaj podawany jest przykład jąkania się wśród ludzi. Możesz się bać tego, że będziesz się jąkać, i ten strach przed jąkaniem prowadzi do tego, że jąkasz się wśród innych. Autor zachęca pojawić się w grupie ludzi i starać się jąkać tak mocno, jak się da. To ma prowadzić do tego, że paradoksalnie zaczynasz mieć nad tym kontrolę. Starasz się, aby Twoje lęki stały się rzeczywistością. Po takiej próbie zauważysz, że problem się nie pojawia, i przestajesz się bać. Podsumowując, książka jest bardzo ciekawa i daje bardzo mocno do myślenia. Gorąco zachęcam do lektury tej książki. Tym bardziej, że nie jest to jakieś opasłe tomisko, a książka jest bardzo wartościowa. A jeśli chcesz jeszcze bardziej ponieść jakość swojego życia, to zapraszam na mojego newslettera, gdzie co niedziela wysyłam maile z super contentem o tym, jak podnieść jakość swojego życia w obszarze zdrowia, ducha i finansów. Zapisać się możesz na szkoła-wygrywania.pl/lista. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!